Cześć, dzisiaj kilka takich informacji dla ciekawskich, czyli tak na szóstkę. A więc takie informacje, które jakby możesz mieć, nie zaszkodzi generalnie, ale tak naprawdę nie są ci one potrzebne do tego, żeby się odchudzić. Te informacje są dużo ważniejsze w przypadku, kiedy na przykład na własną rękę chciałbyś rozpisywać dietę, ale już pod kątem budowania jakiejś sylwetki. Okay? Natomiast jeżeli chodzi o odchudzanie, to mówię, możesz te informacje mieć, możesz nie mieć, także nawet jakbyś nie obejrzał tego filmu, to najprawdopodobniej nic złego w Twoim odchudzaniu się nie stanie, ale generalnie zachęcam. Pierwsza rzecz, makroskładniki. Makroskładniki to są węglowodany, białka i tłuszcze. Węglowodany. Jeżeli chodzi o węglowodany, węglowodany mogą być proste i zbożone. Organizm może wykorzystać tylko węglowodany proste. Węglowodany złożone musi najpierw w pewnych procesach rozłożyć do węglowodanów prostych, dopiero później może je wykorzystać. I nie wnikając super w szczegóły, to właśnie węglowodany złożone powinieneś wykorzystywać w swojej diecie, dlatego że w ten sposób dostarczasz energii na dłużej, dlatego że one się wolno rozkładają i dłużej będziesz czuł jakby to, że organizm pobiera z nich energię. A jeżeli organizm pobiera długo energię z pożywienia, to nie ma takich gwałtownych skoków dostępności energii. Dlatego że każdy taki skok dostępności energii, czyli jak zjesz na przykład coś bardzo kalorycznego typu, no nie wiem, czekoladę na przykład, tak? To nagle w Twoim organizmie, w Twoim krwioobiegu pojawia się znaczna ilość cukru. I jeżeli Twój organizm szczególnie właśnie jest na deficycie kalorycznym, czyli czeka tylko na tą energię, to gwarantuję Ci, że on zaraz bardzo szybko będzie chciał ją wychwycić i co z nią zrobić? I ją sobie odłożyć, bo wie, że ma deficyt i wie, że ta energia może mu być potrzebna. Więc jeżeli chodzi o węglowodany, to opłaca Ci się z punktu widzenia odchudzania, nie tylko zresztą, ale o odchudzaniu rozmawiamy, używać węglowodanów złożonych, a unikać węglowodanów prostych. Tłuszcze. Na tym etapie tak naprawdę nie rozkminiaj za dużo. Pamiętaj od ogółu do szczegółu. Jak zaczniesz wchodzić w szczegóły związane z tłuszczami, ze szlakami energetycznymi, z tym jak organizm sobie radzi z takimi tłuszczami, jak z innymi, to zwariujesz tak naprawdę, a nigdy nie odchudzisz się. Pamiętaj, ujemny bilans kaloryczny, natomiast jeżeli chodzi o tłuszcze, masz zapamiętać tylko dwie rzeczy. Staraj się unikać tłuszczy nieznanego pochodzenia, a więc takich, które tak naprawdę nie wiesz, jakim są tłuszczem i co tam się w nich znajduje. I druga sprawa, nie unikaj ogólnie pojętych tłuszczy. Czyli nie wierz w to, że to od tłuszczu się na przykład tyje i że jak ograniczysz tłuszcz, to wtedy nie będziesz gruby. Nie ma to żadnego znaczenia. Pamiętaj, najważniejszy jest ujemny bilans kaloryczny, a jeżeli chodzi o ograniczenia w tłuszczach, to też pokażę Ci badanie, że tak naprawdę nie ma to zupełnie żadnego sensu, wręcz przeciwnie, jest wskazane, żeby zachować odpowiednią ilość tłuszczy w diecie redukcyjnej, dlatego że między innymi na przykład takie drastyczne cięcie tłuszczy wpływa na obniżenie hormonów płciowych, które mają wpływ na odchudzanie. Jeżeli chodzi o białka, to z tym zazwyczaj ludzie nie mają problemu, bo białka nie kojarzą się z energią, a więc nie są kojarzone z tyciem, czyli że od białka się nie tyje. Co powinieneś wiedzieć? Białko jest głównym budulcem mięśnia. Jest złożone z aminokwasów. Aminokwasy to są takie małe cegiełki, z których się buduje mięśnie. I ty powinieneś wiedzieć, że na redukcji białko jest Ci potrzebne do tego, żeby Twoje mięśnie się nie rozpadały, żeby organizm nie wykorzystywał ich jako zapasowe źródło energii, dlatego że chcesz odchudzić się z tłuszczu, a nie z mięśni. Ja póki co w dalszym ciągu jestem zwolennikiem diet zbilansowanych, czyli takich, w których mamy wszystkie makroskładniki, czyli i węglowodany, i tłuszcze, i białka. Dlaczego? Są na przykład modne ostatnimi czasy diety tłuszczowe, tak? Czyli takie diety, w których praktycznie w ogóle nie ma węglowodanów. I ja traktuję te diety jako takie, które można sprawdzić, które warto sprawdzić, jeżeli ktoś chce poeksperymentować ze swoim ciałem, ze swoim organizmem, ale na własną rękę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja rozpisuję komuś dietę i jest to dieta zbilansowana, to ja wiem, że taką dietą nie zrobię nikomu krzywdy. Natomiast jeżeli rozpisałbym komuś dietę tłuszczową,
to nie miałbym tej pewności. Po prostu nie znam tych diet na tyle, nie jestem co do ich działania na tyle przekonany, żeby ryzykować czyjeś zdrowie i rozpisywać tego typu diety. Mikroskładniki, czyli witaminy i minerały. I tutaj jest sprawa o tyle prosta, że przy zbilansowanej diecie praktycznie nie ma problemu, jeżeli chodzi o dostarczanie tego typu składników. Oczywiście, gdybyś zauważył na przykład, że z jakiegoś względu masz pewne niedobory, czyli na przykład pojawiają się u Ciebie pewne schorzenia, które wynikają z niedoborów jakichś tam witamin czy minerałów, no to oczywiście trzeba je uzupełnić. Możesz to zrobić na dwa sposoby. Albo suplementując tego typu rzeczy, albo po prostu zwiększając spożycie tych produktów żywnościowych, w których ten konkretny składnik, którego potrzebujesz, jest. I tutaj taka ciekawostka, że aplikacje do liczenia kalorii, Fitatu na przykład, liczy także makroskładniki, więc masz tam podgląd, czy tak naprawdę to, co powinieneś, masz dostarczone. Błonnik. Taka sama sytuacja. Jeżeli masz dobrze zbilansowaną dietę, to z błonnikiem nie powinieneś mieć problemu, w sensie z niedoborami błonnika. I tutaj powiem od razu tak, nie ma sensu od razu kupować suplementu diety pod tytułem błonnik, tak? Dlatego, że na błonniku zawsze producenci dużymi literami wypisują, że błonnik pomaga w odchudzaniu. Na byle jaką akcję na Allegro wejdziesz i tam będzie. Błonnik wspomaga odchudzanie i jest dokładnie wyjaśnione dlaczego. Ale tylko czasem i zazwyczaj bardzo małym druczkiem producenci tego typu suplementów piszą, że nadmiar błonnika też może szkodzić. I tutaj wypisałem Ci, żebyś miał dużym druczkiem na środku ekranu skutki nadmiaru błonnika w diecie. Także gdybyś zauważył u siebie któryś z tych właśnie skutków, to być może dostarczasz błonnika za dużo. I jak jesteśmy już przy błonniku, to od razu o wodzie sobie powiemy. Gdybyś miał problemy właśnie z ilością błonnika, w sensie wydawałoby Ci się, że masz go za dużo, dlatego że masz któryś z tych wypisanych tutaj objawów, to pierwsza rzecz, zwiększasz ilość wody w diecie, po prostu masz więcej się nawadniać. Druga rzecz, no to zmniejszasz spożycie błonnika, szczególnie jeżeli go suplementujesz, to po prostu wywalasz suplement. Jeżeli chodzi jeszcze o nawadnianie i o wodę. Moim zdaniem zdrowy organizm upomina się o wodę. To jest najbardziej naturalne, co może być. Tak jak zdrowy organizm upomina się o jedzenie, kiedy jest głodny, tak samo organizm, kiedy ma za mało wody, za mało płynów, upomina się o to. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Woda to nie tylko woda w butelce na przykład. Jeżeli jest zupę, to się nawadniasz. Pijesz kolę nawet, to się nawadniasz. Pijesz wino, to też się nawadniasz. Zjadasz owoc albo warzywo, to też w pewnym stopniu się nawadniasz. Więc nie musisz latać z tą butelką wszędzie i wypijać tych 2,5 litrów fitnessowej wody, tylko po prostu nawadniaj się. I znowu tak jak było w przypadku i błonnika, i mikroskładników. Gdybyś u siebie widział objawy odwodnienia, no to wtedy oczywiście musisz zwiększyć ilość spożywanej wody, ilość spożywanych płynów, nie wody, płynów. I tutaj też wypisałem Ci kilka takich punktów, które świadczą o odwodnieniu. I tak zupełnie na marginesie, to woda wcale nie nawadnia najlepiej.